Już masz włączony. Witam wszystkich. Jeżeli ktoś mnie zna, mam na imię Damian. To było dobre. Dzięki. Dobra. Chcę powiedzieć, że urodziłem się w rodzinie katolickiej, gdzie było nieciekawe. Cały czas gdzieś brakowało pieniędzy. Od małego widziałem przemoc, bójki i tak dorastałem. I przez to, że gdzieś tam widziałem ten brak pieniędzy, to od razu w mojej głowie się pojawiało: nie, ja tak nie mogę żyć. Ja, gdy będę dorastał, muszę iść za gdzieś pokoń, za pieniędzmi, nie? I od małego gdzieś to już we mnie się korzeniło. I za tym szło od razu to, że sam wybierałem sobie jakiś kierunek, drogę. Od razu we mnie się pojawiała pycha, duma, pogarda na innych ludzi, gdzie ta droga się zaczęła tak, że w ogóle na mnie nie mieli moi rodzice wpływu. No, ojciec mnie w ogóle nie wychowywał. Wychowywałem się sam. Moja droga się zaczęła od tego, że zacząłem popijać alkohol. Alkohol się zaczął. Później zrodziło się jeszcze więcej. Wyjechałem do Hiszpanii za pieniędzmi, gdzie po prostu to było coś, były pieniędzy. I tam pojechałem. A tam się zrodził kolejny problem. Zacząłem więcej pić alkoholu, gdy miałem więcej czasu. Pracowałem, uważałem, że wszystko jest ok. Opracowałem, kontrolowałem to. To było kłamstwo, które przyjąłem. I tak żyłem, uważałem, że jest w porządku. Ale pojawił się problem kolejny. Zaraz po alkoholu pojawiły się narkotyki, gdzie momentalnie od razu się otworzyłem na nie. I narkotyki ciężkie. Spróbowałem kokainy. Do tego doszedł haszysz, marihuana. I trwało to niedługo, bo zjechałem do Polski, ale w Polsce się pojawił kolejny problem, że wyznaczył sobie kolejną drogę. I tą drogą było... Normalnie też, po pierwsze, w moim sercu była cały czas taka pustka, bo nie poczułem miłości w ogóle. I gdy przyjechałem do Polski, to po prostu od razu... Też wcześniej poznałem Sławka, z którym gdzieś często się spotykałem. Paliliśmy razem marihuanę, żeby zabić ten czas. Pograć na PlayStation, to było coś fantastycznego wtedy, nie? Ale ja zostawiłem go, poszedłem gdzieś dalej, bo po prostu ta pustka gdzieś rodziła się we mnie głębiej, że chciałem coś więcej. I przez to poszedłem w imprezy. Poszedłem, uzależniłem się momentalnie od imprez techno. Zacząłem jeździć po Polsce na imprezy. Co roku musiałem gdzieś być, nie? A co do tego? Dużo kolegów, więcej narkotyków. No to był szok. To był dla mnie koszmar. Ale gdy byłem tam, uważałem, że jest fajnie, bo to było chwilowe. Ale gdy to ustawało, te imprezy się kończyły, to był koszmar. To wchodziłem w takie coś, że chciałem cały czas, żeby to trwało. Żeby cały czas w tym być, żeby ten grób narkotykowy cały czas był, nie? I było tak, że często nie wracałem do domu, kilka dni siedziałem gdzieś w jakiejś dziurze i ćpałem. Sam osobiście dużo handlowałem narkotykami. Też przez tą pustkę, którą miałem w sercu, też pojawiły się grono kibiców. Byłem pseudokibicem drużyny piłkarskiej, gdzie po prostu tą pustkę próbowałem wejść w tą grupę, gdzie byłem w tej grupie, gdzie zawsze do mnie dzwoniono: ty stary, jedziemy. Pasuje, wyczęliśmy kogoś, kto ma szalik, nie? A ja od razu agresja, jest, jadę, nie? Muszę tam być, nie? I po prostu nieraz raz tak było, że pojechałem, skopałem komuś tyłek, wziąłem, ukradłem szalik i po prostu później miałem problem przez to. Ale to nic. I zaczęły się problemy z moją psychiką później. Że gdy więcej zażyłem tych narkotyków, to wszystko, to problem z psychiką. Już... Szczerze to już bałem się przebywać z ludźmi, z którymi brałem narkotyki. A diabeł, teraz już wiem, że byłem atakowany przez diabła. Byłem niewolnikiem diabła. Przyjmowałem cały czas jego kłamstwa. I do momentu, kiedy dwukrotnie ja już umierałem od narkotyków. Ja już umierałem od narkotyków, przedawkowywałem amfetaminę. Ja 8 lat byłem uzależniony. I chcę wam powiedzieć, że gdyby nie Jezus, gdyby nie Sławek też, bo dwukrotnie umierałem od narkotyków i ja zacząłem z serca wołać do Boga.
powiedziałem, leżałem na łóżku, lało się ze mnie. Ja już, kurczę, ja odchodzę, nie? I zacząłem wtedy wołać, Boże, jeżeli jesteś, to pomóż mi, nie? Ja tak nie chcę dalej żyć. Nie chcę tak dalej żyć. Zacząłem się brzydzić tym. I wiecie co? Nic się wtedy nie wydarzało. Nic się nie działo. Nie czułem jakiegoś ukojenia, czegoś, co poczułem, nie? Ale dwa razy tak zawołałem. Później drugi raz, gdy zacząłem schodzić, to też zacząłem wołać. Powiedziałem, Boże, jeżeli jesteś, pomóż mi. Ale wiecie co? Byłem takim niewolnikiem diabła, że kiedy po jakimś melanżu długim mówię, kurczę, nie chcę tego. Ale i tak do tego wracałem, bo byłem niewolnikiem. I byłem w diabła, byłem w sidłach. Nie potrafiłem sobie sam z tym poradzić. Przez tą pustkę też myślałem, że załatam to seksem. Byłem też uzależniony od masturbacji, od pornografii, od papierosów. Najgorsze jest to, że wiecie co? Przed moją rodziną ja pokazywałem, że jestem dobry. To był koszmar. To jest koszmar. I wiecie co? Gdy dwa razy zawołałem do Boga, to na mojej drodze się pojawił Sławek. Gdy ja już z nim nie miałem kontaktu może z 2-3 lata. I ja wtedy zadzwoniłem do niego i powiedziałem tak. Siema Sławek, wiesz co? Bo byłem na afterparty gdzieś, nie? Gdzie jesteś, co i jak, nie? Pasuje przywieź wódę, nie? Mówi, dobra, przyjadę, przywiozę, nie? Siedziałem na jakiejś melinie, on przyjechał autem, ja wyszedłem z kumplami, naćpani, totalnie, rano, biały dzień, nie? Ale wiecie co? Kurczę, nie chcę się mu pokazywać, bo jestem naćpany, nie? Już jest we mnie strach, nie? Już bym chciał założyć maskę, nie? Ale powiedział, kurczę, nie idę, bo chcę, bo ogólnie alkohol jest, nie? Kiedy wszedłem do auta, popatrzyłem na niego i kurczę, patrzę, on jest inny, nie? On jest inny. I wiecie co? Zobaczył na mnie, popatrzył na mnie i mówi tak. Damian, wyglądasz nie za dobrze, nie? Ja mówię, no, tak patrzyłem. No, no tak, masz rację. I on wiedział, że ja jestem naćpany. Wiedział, że ja cały czas ćpam. I zaczął mi mówić o Bogu. Wiecie co? Byłem naćpany, ja powiedziałem, kurczę, to co on mi chce? Fazę zepsuć, czy co? To w ogóle? Ja mówię, nie chcę człowieku, nie? Ale wiecie co? On to robił. On to robił i mówi tak, człowieku, ale jest Jezus. Jeżeli tego chcesz, On ci uwolni. I powiedział mi, że Jego uwolnił od marihuany. Powiedział mi, że uwolnił go. I ja wiecie co? Nie przyjmowałem tego na początku, ale gdy on cały czas mi to mówił, moi koledzy z tyłu w aucie siedzieli na ciepłanie, śmiali się totalnie, nie? Ale ja z przodu siedziałem u niego w aucie i zaczęło coś się we mnie dziać, nie? W sercu, w środku, nie? Przychodziły mi myśli, przecież Ty wołałeś do mnie, nie? Co Ty więcej szukasz, nie? Jeżeli mnie chcesz poznać, to tu i teraz, nie? I wiecie co? Tak, co jest grane, nie? I od razu wiedziałem, że to jest Bóg, nie? Bo kilka dni temu ja wołałem do Niego. Wiecie co? Ja to przyjąłem. Powiedziałem Mu tak, człowieku. I jeszcze mi zaproponował, chcesz Biblię, ja Ci dam Nowy Testament. A ja mówię tak, kurczę, nigdy nie czytałem książek, nie? Nigdy. Nie miałem nigdy styczności z Biblią. A uważam się za dobrego człowieka. Ale czemu nie Biblia? Mówię, okej, nie? Tak mnie gdzieś już Bóg dotknął, że ja powiedziałem, kurczę, daj mi tą Biblię, zacznę ją czytać. A w środku miałem myśli, kurczę, no to jeżeli, to jest to ostateczna szansa, żebym się ogarnął, żeby mnie Bóg ogarnął, nie? I drugiego dnia, następnego dnia, gdy w ogóle wyczyściłem wszystko, przyjechał do mnie, dał mi taką małą Biblię niebieską, nie? I kurczę, zacząłem ją czytać, nie? Położyłem się na łóżku, zacząłem czytać, nie? Ewangelia Mateusza, puch, otwieram, leżę sobie. I wiecie co? Kurczę, to było coś niesamowitego. Zacząłem ją czytać i to taki głód, że ja jeszcze bardziej pragnąłem. I ja sobie tak, kurczę, ta Biblia do mnie mówi, co jest? Co jest grane? Ja się tak poczułem niesamowicie. Przede wszystkim poczułem jakąś takie ukojenie, taką ciszę w środku i jakby coś na mnie się, nie wiem, spływało. Poczułem miłość jakaś, która na mnie spływa, nie? Ale ja już wiem, ja już nie wiem, poznałem, kurczę, to chyba jest Bóg. I wiecie co powiedziałem? Boże, ja chcę Cię poznać. Ja chcę Cię poznać. I w ogóle cały czas czytałem, i wiecie co? Chociaż doszedłem do któregoś dokumentu, że Jezus umarł za mnie na krzyżu, za moje grzechy. I wtedy w ogóle Bóg pokazał mi cały jakby rozdział mojego starego życia. Jak ja ćpałem, jak ja z wieloma kobietami uprawiałem seks, masturbowałem się, oglądałem pornografię. Normalnie byłem w bagnie.
to sam los, gdzie cały czas się zachłysnąłem tym bagnem, nie? I kurczę, ja chcę tego Boga poznać, nie? Jezus umarł za mną na krzyżu, za moje grzechy. On to wszystko wziął na siebie, po to, abym ja był wolny. I to mnie dotkło, wiecie co? Ja padłem na kolana, zacząłem płakać. I mówię, Boże, ja Cię przepraszam. Ale to też nie oznaczało, że płacz. Ale, że ja chciałem się zmienić. Bo płacz i żal to nie jest, to jest mało. Bóg chce zmiany. I On zobaczył we mnie, że ja chcę się zmienić. Bo ja do Niego wołałem, z całego mojego serca. I wiecie co, od tego czasu moje życie się diametralnie zmieniło. Ochrzciłem się chrztem wodnym. Ochrzciłem się tego samego dnia chrzest Duchu Święty, wiecie co? I spłynął na mnie Duch Święty. I tego samego dnia zacząłem mówić językami. I w ogóle od tego dnia moje życie nabierało koloru. Ja poznałem miłość. A w ogóle ta pustka, którą miałem w sercu, ona została wypełniona. Wiecie czym? Bogiem. Żywym Bogiem, który mnie zmienił. Ja sam osobiście próbowałem się zmienić. Dałem radę na miesiąc odstawić wszystko. Spompowałem się. A nie trwało to. To trwało tylko miesiąc. Nie dałem rady. Gdy wbiłem do kumpli, gdzie tam cały czas proch był. Wszystko było. Niczego nie brakowało. Siadłem. Nie mogłem na to patrzeć. Wiecie? Ja zmieniłem się. I od tego czasu ja pragnę mówić o Bogu. Pragnę głosić to, bo wiem, że każdy dziś potrzebuje Boga, żywego Boga. I ja dziękuję Bogu za to, że On potrafi wyciągnąć człowieka z najgorszego bagna. Że On cały czas nawet był w starym życiu przy mnie, bo miałem 2 razy wypadek samochodowy. 2 razy umierałem od narkotyków. On był przy mnie. Ale wiecie co? On teraz jest we mnie. Amen. On teraz jest we mnie. On nie jest przy mnie. Amen. On jest we mnie, w środku. I to jest niesamowite. To jest najlepsze, co może być. To jest wspaniałe. A wiecie co? Najlepsze jest to, że chcę jeszcze więcej. Chcę jeszcze więcej, abym ja poznawał Boga. Abym ja poznawał Boga. Bo On jest niesamowity. On jest dobry. On jest cierpliwy. On widział, jak ja się tarzałem w bagnie, ale On był cierpliwy. Bo Bóg nie jest osobą, że On wjeżdża do kogoś z butem w życie. On tego nie robi. On chce, abyśmy to my osobiście poprosili Go o to. Abyśmy to my otwarli serce dla Niego. A On weszedł. To diabeł jest oszustem, złodziejem i kłamcą. To on niszczy nasze życie. Ale wiecie co? On kiedyś niszczył moje życie. Ale to teraz ja chcę z moim Bogiem zniszczyć Jego. Amen. A przede wszystkim nie pozwolić na to, aby On niszczył kogoś życie. To jest wspaniałe. Każdego dnia chcę Mu dawać chwałę, bo doświadczyłem Go realnie. Nie z jakiegoś obrazka, nie z jakiegoś kościoła. Bo teraz ja jestem Kościołem. Bo On jest we mnie. On jest w każdym z nas. To jest niesamowite. Mamy na co dzień z Nim relacje. Dniem i nocą. Ja jestem w pracy, ja z Nim rozmawiam. Ja Go słucham. Nie zawsze odpowiada. Czy ja nie zawsze chcę iść w tym kierunku, co On chce. Ale wiem jedno, że On chce dla mnie najlepiej i dobrze. I chcę być Mu posłuszny. I dziękuję też bardzo Sławkowi, bo gdyby nie Boża wola, gdyby nie Boże prowadzenie, gdyby nie ta gorliwość, żeby powiedzieć o Bogu. To jest Duch Święty, co wykonuje jakąś pracę przez kogoś, każdego z nas. I ja teraz wiem, ja mam zakodowane, że gdy ja kogoś widzę, jest w moim sercu pragnienie, aby się podzielić z Ewangelią. Powiedzieć komuś coś o Bogu. Żeby zasiać to. Nie myśleć o tym od razu, że ja muszę widzieć efekty, żeby się już nawrócić. Ja chcę to zasiać. Bo my jesteśmy do tego powołani, żeby siali. A ktoś inny przychodzi i podlewa to. Ale nie musimy koniecznie my to widzieć. Ktoś inny zbiera później to żniwo. To jest niesamowite, co Bóg robi z ludźmi. Co zrobił ze mną. Jestem Mu bardzo wdzięczny. Amen. Amen.
żebyście zrozumieli, jak ważną rzeczą jest świadczenie o Jezusie. Świadczenie o Jezusie. Świadczenie o Jezusie. Jeżeli przyprowadzisz jednego człowieka w roku do Jezusa, to za rok jest nas, jest to tylko 200 osób. Rozumiesz? A za 2 lata jest nas 400 ludzi. I to tak działa. Jednego w roku. Jednego w roku. Człowiek szuka Boga. Bóg słyszy, że go człowiek szuka, posyła do niego drugiego człowieka. Normalny standard Boży. Rozumiecie? Bez żadnych wielkich spraw. Po prostu. Z serca do serca. Bądźmy gotowi, żeby świadczyć o tym. Jest taka możliwość, że oglądają nas tysiące ludzi. Świadczmy o tym, jak spotkaliśmy Jezusa. To świadectwo przyprowadzi kolejnych ludzi do Jezusa.